Zapraszam i również pana, szeroko rozumianą opinię publiczną, aby zapoznać się z biznesplanem Komitetu Obywatelskiego. Przechodzimy do kolejnego pytania. Ono będzie w sprawie likwidacji kopalni węgla kamiennego Krupiński, skierowane do ministra energii. A odpowiadać będzie sekretarz stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz Tobiszowski. A zadawać będzie pan poseł Jarosław Sachajko, klub Kukiz 15. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję, pani marszałek. Panie ministrze, w świetle ogłoszonego przez spółkę restrukturyzacji kopalń przetargu na fizyczną likwidację najdroższej infrastruktury technicznej kopalni Krupińskiej, warte około 4 miliardów złotych, czyli to są szyby wentylacyjne, wydobywcze oraz do zjazdu ludzi, mając na uwadze interes gospodarczy wynikający z konieczności wydobywania strategicznych pokładów węgla koksującego na rynku Unii Europejskiej, proszę o przedstawienie możliwości i zasad przekazania kopalni Krupiński obywatelskiemu komitetowi, tak aby te dobra naturalne pozostały w polskich rękach. Pragnę nadmienić, iż z posiadanego przez Obywatelski Komitet Biznesplanu wynika, że ponowne uruchomienie wydobycia z tej kopalni generowałoby przez okres 10 lat około 1 miliarda złotych zysku netto. Dziękuję. Bardzo proszę pana ministra Grzegorza Tobiszowskiego o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Panie marszałek, panie i panowie posłowie, panie pośle, myśmy między innymi po państwa pytaniu, ale również i wcześniej, kiedy dostaliśmy informację, że zawiązał się środowisko, które określiło się jako Obywatelski Komitet, zwróciliśmy się z prośbą o udostępnienie nam biznesplanu czy ewentualnie ramowych planów inwestycyjnych. Dlaczego? Dlatego, że wracając do momentu, kiedy Krupiński został przekazany do spółki restrukturyzacji kopalń, dokonaliśmy, czy Jastrzębska Spółka, bo na tych materiałach żeśmy bazowali, dokonała naprawdę wielu materiałów analitycznych, jak również prowadziliśmy dyskusję nad losami Krupińskiego. I przypomnę tylko, że na przestrzeni 2007 roku, 2015 roku strata na tej kopalni to było 8 miliardów 200 milionów, co powodowało, że w procesie, kiedy Jastrzębska Spółka była w sytuacji prawie że upadłości, rozmawialiśmy z instytucjami finansowymi, z instytucjami, które były zaangażowane finansowo i właściwie stawiały wniosek o upadłość Jastrzębskiej Spółki Węglowej, doprowadziliśmy do porozumienia, że Jastrzębska Spółka Węglowa będzie miała proces restrukturyzacji poprzez podpisanie porozumienia w sierpniu 2016 roku. Niniejszym jednym z warunków było, że aktywo w postaci Krupińskiego, które nie możemy wykazać w formie materiałów analitycznych, musi zostać przekazane do spółki restrukturyzacji kopalń. Również nastąpiła analiza złoża węgla koksującego, który tam się znajduje, i obecnie Jastrzębska Spółka Węglowa od strony swojej innej kopalni mają już częściowo koncesję, aby do tego złoża się dostać i uniknąć położenia od strony Krupińskiego trudnego dojścia do tego złoża. A więc jest tu podjęta próba, aby to, co znajduje się obecnie jeszcze w ramach złoża Krupińskiego, wykorzystać. Natomiast po przekazaniu do SRK rozpoczęliśmy pewien dość istotny i myślę duży projekt związany z zagospodarowaniem terenów kopalnianych, między innymi poprzez budowę magazynu energii, gdzie został złożony wniosek do Komisji Europejskiej w programie wsparcia terenów pogórniczych na szczytowo-pompową elektrownię, rozbudowę zespołu hal produkcyjno-remontowych, gdzie będzie zbudowany kompleks hal o funkcjach produkcyjnych, magazynowej i biurowej, następnie Centrum Innowacji, gdzie spółki i podmioty życia gospodarczego w gminie Suszec będą korzystać z tego centrum i tam będą lokalizować swoje start-upy. Następnie Europejskie Centrum Małej Energetyki Niskiej Emisji buduje centrum i preinkubacji biznesu. Projekt obejmuje rozwój działań zmierzających do ulepszenia technologii pozyskiwania i przetwarzania, odzyskiwania metanu i energii ze źródeł odnawialnych.
jak również zaprojektowane są inwestycje w odnawialne źródła energii po to, aby wykorzystać tą przestrzeń na nowoczesne technologie, bowiem Jastrzębska Spółka Węglowa chce działać do 2030 roku jako spółka, która będzie ze swoich surowców, z metanu między innymi, pozyskiwać energię, aby obniżyć koszta funkcjonowania. I myśmy wystąpili z zapytaniem również do komitetu, aby nas poinformował o swoim planie, żebyśmy mogli odpowiedzialnie podejmować decyzje, i otrzymaliśmy informację, że komitet telefonicznie przekazał informację, że ma coś takiego jak teaser inwestycyjny, a więc pewne założenia i niekoniecznie chce nam jakby ujawnić to, mówiąc o tym, że ten teaser ma służyć pozyskaniu inwestora na kopalnię i chciano by zachować swoją jakby autorskość tego pomysłu. Stąd trudno nam jest się precyzyjnie odnieść do założeń biznesplanu i umieć zauważyć udokumentowanie tych dużych wielkości mówiących o generowaniu miliarda zysku netto. Wcześniej wielkości były większe, natomiast proszę mi wierzyć, że staraliśmy się w owym czasie i teraz dokładać wszelkich starań, żeby odpowiedzialnie podejmować decyzje. Do niniejszym nie mamy stosownych materiałów, żeby można było się odnieść, jak wygląda pomysł na uruchomienie ponownie kopalni Krupińskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I pytanie dodatkowe również pan poseł Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Bardzo proszę. Dziękuję. Z całym szacunkiem, panie ministrze, ale pan w ogóle nie odpowiedział na moje pytanie. Przedstawił pan fantastyczny pomysł, w jaki sposób, w cudzysłowie, zaorać teren po kopalni Krupińskiej. Ja pytałem o możliwości i zasady przekazania kopalni Krupińskiej obywatelskiemu komitetowi. Ja się chciałem zapytać, dlaczego nie chcą państwo spróbować nawet na to, aby w taki nowatorski sposób podejść do inwestowania w dobra naturalne przez polskich obywateli, gdy tysiące ludzi chce się zorganizować i zainwestować w polskie zasoby naturalne, to dlaczego im przeszkadzać i pozwolić na to? I czy istnieje możliwość spotkania się z panem ministrem, z ekspertami od pana ministra w trakcie parlamentarnego zespołu do spraw kopalni Krupińskiej i przedstawienia tego biznesplanu i publicznej dyskusji nad tym obywatelskim pomysłem na korzystanie z dóbr naturalnych przez Polaków, a nie próbę albo ich zniszczyć, albo próbę przekazania ich w obce ręce. No, dziękuję. Bardzo proszę, panie ministrze. Panie marszałek, panie pośle, bardzo bym prosił, pan nie używał przekazywania w obce ręce. Myśmy to już przeżywali i bardzo pana proszę, bo to jest nieprawda. To jest nieprawda. Odpowiadam. I powiem tak. Zapraszam. I również pana. Szeroko rozumiem opinię publiczną, aby zapoznać się z biznesplanem Komitetu Obywatelskiego. Proszę mi wierzyć, proszę tylko wskazać miejsce. Jeśli takie miejsce, ono może być w Warszawie, w Szczecinie, w Gdańsku, w Katowicach, byleby, i bardzo pana pośle, to proszę, jako inicjatora dopilnowałby pan, żeby komitet zaprezentował biznesplan. Bo rozumiem, że wszyscy wiemy, co znaczy biznesplan, jakie on ma założenia. Ja bym chciał, żeby publicznie komitet zaprezentował biznesplan, bo powiem tak, nikt pełniący funkcje publiczne nie może na hasło przekazać kopalni prywatnym osobom. I nawet, że są to w komitecie zrzeszone osoby obywatelstwa polskiego, to byłaby to dalece nieodpowiedzialna decyzja w sytuacji, kiedy kopalnia, nawet jak kończy swoje funkcjonowanie, wymaga wielu zabiegów, by zabezpieczyć teren, by nie szkodzić otoczeniu. A więc myślę, że jeśli jest ktoś, kto chce zainwestować, niech przedłoży źródła finansowania i pomysł na to, że ta spółka będzie generować zyski, bo inaczej mamy problem z samym pojęciem funkcjonowania biznesu, którym jest wydobywanie węgla. A tutaj mamy, panie pośle, jeszcze drugą rzecz. Jest pomoc publiczna, która została notyfikowana w Komisji Europejskiej, i inwestorzy, którzy chcą zainwestować środki, muszą mieć tą świadomość, że muszą tą pomoc wrócić. To jest wielkość dzisiaj 270 milionów. Jeśli inwestor jest o takim zasobie finansowym, jesteśmy gotowi na to, aby usiąść i rozmawiać. Tym bardziej, że ja zachęcam inwestorów indywidualnych, czy to jest komitet, czy z kapitałem polskim, do inwestowania w sektor wydobywczy, w przemysł,
bo myślę, że jest bardzo ważny czas reindustrializacji polskiej gospodarki. Dziękuję serdecznie.